Witajcie drodzy słuchacze już po raz trzeci. Cieszę się ponownie, że mogę z wami być. Chcę znowu podzielić się przesłaniem z Bożego Słowa z nadzieją, że będzie dla was inspiracją do życia z Bogiem i do przeżywania spokoju i radości w tych trudnych czasach. Jak wiecie, w poprzednich wystąpieniach mówiłem o nowej perspektywie i o nowej tożsamości. Jeżeli ktoś z was nie słyszał tych przesłań, zachęcam do ich wysłuchania. A dzisiaj chcę powiedzieć o nowym fundamencie na podstawie oczywiście Bożego Słowa. Takim podstawowym fragmentem, który przeczytam za chwileczkę, będzie fragment Ewangelii Mateusza, 7 rozdział od 25. Każdy więc, kto słucha moich słów i robi z nich użytek, jest jak człowiek mądry, który swój dom postawił na skalę. Spadł ulewny deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom, lecz on nie runął, bo był zbudowany na skalę. Każdego natomiast, kto słucha moich słów, lecz nie robi z nich użytku, można porównać do człowieka bezmyślnego, który swój dom zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały rzeki, powiały wiatry i uderzyły w ten dom, a on runął i jego upadek był wielki. To fragment, który myślę wielu z was zna, a który mówi o tym, że możemy budować budowlę, nasze życie na skalę bądź na gruncie, na piasku, czyli tak naprawdę drugą opcją poza skałą jest to, że możemy budować nasze życie na czymkolwiek, co nie jest fundamentem. Tak naprawdę jest to budowa bez fundamentu. Boże Słowo, jeśli to Koryntian 10:4, mówi nam, że skałą jest Chrystus. Więc kiedy będę mówił o budowaniu na skalę, to będzie to oznaczało budowanie swojego życia, opieranie swojego życia na Chrystusie. Tak naprawdę oznacza to, że kiedy decydujemy się na budowanie swojego życia na skalę, postanawiamy żyć zgodnie z Bożą wolą. Postanawiamy wykonywać Boże Słowo. To tak naprawdę oznacza, że postanawiamy żyć według Bożych przykazań, według tego, co On powiedział do ludzi, aby czynili. Więc to jest jedna opcja. Natomiast wszystko inne będzie budowaniem na piasku, będzie budowaniem bez fundamentu. Więc chcę trochę więcej powiedzieć o tym, co może być alternatywą do budowania na skalę. Jak wiecie, Bóg chce, żebyśmy budowali na skalę, ale ludzie niekoniecznie tego chcą. I próbują różnych sposobów, by swoje życie oprzeć na czymś innym. Robią to zwykle po to, żeby robić po swojemu, żeby żyć sobie po swojemu, ponieważ wydaje mi się, że życie według Bożych przykazań jest zbyt trudne i uciążliwe. Poza tym ludzie, którzy nie ufają Bogu, starają się zapewnić sobie bezpieczeństwo w inny sposób. I myślę, że mówić o tym w tym momencie jest bardzo dobrze, ponieważ jest taki moment w naszym życiu, że możemy zweryfikować, czy te rzeczy, na których budowaliśmy, w ogóle nam pomagają, czy one dają nam poczucie bezpieczeństwa, czy sprawiają, że nasze życie jest stabilne, czy może niestabilne. Więc jest taki fajny moment do tego, żeby zweryfikować, na czym zbudowane jest nasze życie. A na czym ludzie budują swoje życie? Boże Słowo mówi o tym dosyć dużo, a dzisiaj tylko o trzech rzeczach chciałbym przypomnieć i zachęcić was do weryfikacji swojego życia. Proszę was, zastanówcie się nad tym, na czym wasze życie jest zbudowane i czy to, na czym wasze życie stoi, zapewni wam pokój, bezpieczeństwo, czy może tak nie jest. Wiecie, ludzie często budują na pieniądzach. Nie każdemu to jest dane, nie każdy potrafi, ale jest wiele ludzi zamożnych, dla których pieniądze są bardzo ważne i one przynoszą takim ludziom poczucie bezpieczeństwa. I tacy ludzie często uważają, że nie potrzebują ani Boga, ani innych ludzi, ponieważ wydaje mi się, że pieniędzmi mogą zrobić wszystko, zamacić wszystko, więc można powiedzieć, że tacy ludzie budują swoje życie na pieniądzach. O pieniądzach Boże Słowo bardzo dużo mówi. Ja tylko przypomnę, bo to
nie jest żadną tajemnicą, że Boże Słowo nam mówi, Bóg przez swoje Słowo mówi nam, żebyśmy nie gromadzili skarbów na ziemi, nie gromadzili pieniędzy. Boże Słowo mówi też o tym, że nie można służyć Bogu i pieniądzom. Też jest wiele mowy o tym w Nowym Testamencie, że bogatemu trudno będzie wejść do Królestwa Niebieskiego. Więc generalnie wymowa Bożego Słowa jest taka, że budowanie życia na pieniądzach to jest zła droga i to jest coś, na czym możemy się zawieść. I myślę, że w dzisiejszych czasach nie jest nam trudno sobie to wyobrazić, ponieważ kiedy przychodzi kryzys i kiedy panuje epidemia, dzieją się takie rzeczy, że w jednym momencie ktoś może stracić swój majątek albo czyjś majątek może się zupełnie okazać w jednym momencie bezwartościowy. I myślę, że to nie jest dla nas trudne przyjąć do wiadomości, że budowanie na pieniądzach jest niemądre. Ale na czym jeszcze możemy życie swoje budować? Możemy budować swoje życie na innych ludziach. Polega to na tym, że otaczamy się ludźmi i utrzymujemy kontakty z ludźmi, którzy wnoszą coś w nasze życie, którzy są może dla nas oparciem, którzy są dla nas ważni, do których chodzimy po poradę, którzy być może pomagają nam w podejmowaniu różnych decyzji i generalnie może dojść do tego, że te osoby, z którymi jesteśmy związani, staną się taką podstawą naszego życia i może się okazać, że my w pewnym momencie nie jesteśmy w stanie sami żyć, jeżeli nie mamy tej drugiej osoby. Jeżeli, kiedy teraz mówię o tym, pewnie wam się wydaje, że to nie jest nic złego i ja też dużo nad tym myślałem i nie mówię, że korzystanie z pomocy innych to jest zła rzecz. Natomiast można dojść w tym wszystkim do tego, że ta osoba, ci ludzie wokół nas staną się ważniejsi niż Bóg i to już jest budowanie na grząskim gruncie. Boże Słowo w Księdze Jeremiasza w 17 rozdziale 5 wersecie mówi, że przeklęty jest człowiek, który polega na innym człowieku, a od Boga się odwraca. I dla mnie jest to bardzo takie trudne słowo, ale to jest Słowo Boże, więc musimy przyjąć to do wiadomości, że Bogu zależy na tym, żebyśmy budowali tylko na Nim i polegali tylko na Nim, żebyśmy Jego pytali o to, co mamy zrobić, żebyśmy się Jego radzili, żebyśmy Jemu ufali, z Nim rozmawiali i żeby On był w waszym życiu i w moim życiu ważniejszy niż inni ludzie. Więc zachęcam, zastanówcie się nad tym, na czym oparte jest wasze życie i jaką rolę odgrywają w waszym życiu inni ludzie, bo może się okazać, że będą oni ważniejsi dla was niż Bóg, a to już jest bardzo złe. I trzeci taki element, na którym możemy budować swoje życie, to jest budowanie na sobie samym albo poleganie na sobie samym. I myślę, że z tą kwestią chyba każdy z nas ma problem. I generalnie myśląc o ludziach, widzimy, że większość ludzi to są osoby egoistyczne, które skupiają się tylko na zaspokojeniu własnych potrzeb i na zajmowaniu się samym sobą. I możesz być też w takiej sytuacji, że być może próbowałeś coś z pieniędzmi, ale może nie masz tych pieniędzy, więc nie możesz budować na pieniądzach. Być może próbowałeś polegać na innych ludziach, ale się zawiodłeś wiele razy. I wtedy często dochodzimy do sytuacji, że na wszystkim się załodzimy i jedyną osobą, na której możemy polegać, to jesteśmy my sami. I to jest taka sytuacja, w której my budujemy swoje życie na sobie i twierdzimy, że wszystko musimy zrobić sami, każdą decyzję musimy podjąć sami, nie chcemy słuchać innych i oczywiście w tym wszystkim też nie chcemy słuchać Boga. I Boże Słowo też wyraźnie nam mówi o tym, że budowanie na sobie samym jest tym złym budowaniem, ponieważ kiedy polegamy na sobie i słuchamy siebie, to oznacza, że czynimy swoją wolę, a nie wolę Boga. A Boże Słowo mówi nam, że my mamy przede wszystkim czynić Bożą wolę, czyli robić to, co Bóg chce, a nie to, co my chcemy. Ewangelia Mateusza, 7 rozdział, 21 werset mówi, że do nieba wejdzie tylko ten, kto pełni wolę Ojca. Nie wolę swoją, tylko wolę Ojca. Przypowieści Salomona 3:5 mówią nam, żebyśmy nie polegali na własnym rozumie.
żebyśmy zaufali Bogu, a nie polegali na własnym rozumie. Więc na czym Ty budujesz swoje życie? Dzisiaj zadaję to pytanie, ponieważ jest dobry moment na to, żeby to zweryfikować i myślę, że te okoliczności wokół nas, już niejednego z nas, weryfikują pod tym kątem. Odpowiedz sobie na pytanie, czy w Twoim życiu najważniejsze są pieniądze, czy najważniejsi są inni ludzie, czy może najważniejszy jesteś Ty. Każda z tych odpowiedzi nie jest dobra w świetle Bożego Słowa, bo Bóg chce, żebyśmy polegali na Nim i budowali na skalę, którą jest Chrystus. Dlaczego mówię o tym w tych okolicznościach? Jak wiecie, epidemia w naszym kraju trwa już miesiąc, powiedzmy. Jesteśmy odizolowani już kilka tygodni i myślę, że tak jak ja i tak i Wy, jeszcze 2-3 tygodnie temu myśleliście sobie, że to już niedługo się skończy, a tymczasem zanosi się na to, że nie wiadomo jak bardzo długo to jeszcze potrwa. Mało tego, myślę, że wielu z nas uświadamia sobie już to, że to nie tylko jest kwestia wirusa, ale też spodziewamy się, i to nie jest też tajemnicą i słyszymy o tym, spodziewamy się kryzysu gospodarczego, jakiegoś załamania gospodarki. Więc to są takie informacje, które będą nas weryfikować, które możemy nazwać, że są burzą, o której mówi Mateusz 7. Są to takie rzeczy, takie doświadczenia, które będą nas weryfikować i które są jeszcze przed nami. Więc dzisiaj chcę Cię zachęcić, żebyś sprawdził, na czym zbudowane jest Twoje życie, bo być może te doświadczenia, które teraz mamy, są początkiem. Być może czekają nas jeszcze trudniejsze momenty, trudniejsze chwile. I warto się przygotować na tą sytuację. Warto zadbać o to, żeby Twoje i moje życie było zbudowane na skalę, którą jest Chrystus. Także zachęcam Cię dzisiaj, przygotuj się, ponieważ jeszcze przed nami są inne burze, jeszcze inne wichry. I jeżeli Twoje życie zbudowane jest nie na Chrystusie, to może się okazać, że ono się rozsypie. Zachęcam Cię, zacznij budować na skalę. Dziękuję, że byliście ze mną. Pozdrawiam Was serdecznie i do usłyszenia w kolejnym odcinku.